Cześć, witam Was w kolejnym poradniku z serii systemów operacyjnych i dziś Wam pokażę metodę dostępu do konta użytkownika, gdy zapomnimy hasło właśnie do naszego systemu. Pokazywałem już metody z konsolą wiersza poleceń oraz systemem Linux. Dziś Wam pokażę opcję z narzędziem Hirens Boot CD, czyli potężnym systemem, narzędziem z różnego rodzaju programami i aplikacjami właśnie przeznaczonymi do napraw, diagnoz komputerów w rękach informatyków. To narzędzie Hirens jest bardzo potężne i możemy dużo właśnie rzeczy wykonywać dzięki narzędziu z Hirens Boot CD. Dziś pokażę, jak dostać się do konta użytkownika, nie znając hasła. A więc zapraszam. Ok, jesteśmy przed komputerem. Załóżmy, że ten komputer dostaliśmy do naprawy. I tutaj mamy mianowicie do naprawy dostać się do tego danego konta na systemie Windows. Jak widzicie, jest to konto o nazwie Kamil i użytkownik tego konta zapomniał po prostu hasła do swojego konta na systemie Windows 10. I dostaliśmy go właśnie do naprawy, może nie naprawy, a po prostu dostaliśmy go do naprawy, tak aby po prostu dostać się do tego konta. Jesteśmy informatykami i oczywiście znamy różnego rodzaju metody, sztuczki. Pokazywałem tutaj metody dostępu się do danego konta na systemach Windows za pomocą systemu Linux, bądź również możemy się dostać tutaj również za pomocą konsoli wiersza poleceń w systemie Windows. A dziś pokażę Wam metodę z tym oto małym narzędziem, czyli naszym pendrive'em. Mamy tutaj zainstalowany system Hirens Boot CD. Bardzo potężne narzędzie w rękach informatyków oraz użytkowników dobrze znających się na informatyce, komputerach. I za pomocą tego systemu, tego narzędzia i wbudowanym programom na tym systemie pokażę, jak dostać się w szybki sposób i złamać hasło do tego konta użytkownika. Oczywiście takie przypomnienie, nie robimy tego na złość nikomu. Oczywiście tutaj mamy po prostu naprawę i musimy ten komputer uruchomić, aby użytkownik był zadowolony, nie utracił swoich danych, bo ma bardzo ważne dane, a chcemy się dostać tego konta. Pomagamy, wiemy jak, a więc widzimy się za chwilę już na uruchomionym Hirensie. Ok, jak widzicie, znajdujemy się już na systemie Hirens Boot CD i to, co w pierwszej kolejności musimy wykonać, to oczywiście odnaleźć narzędzie, aplikację, które nam pomoże złamać hasło do konta systemu Windows. A więc w tym celu klikamy Windows i ja Wam tutaj to przybliżę, tak abyście wszystko dokładnie widzieli. Następnie tutaj wszystkie programy, folder security, password i tutaj narzędzie NT Password Edit. Ok, widzimy, mamy to narzędzie. I to, co teraz musimy wykonać, to mianowicie kliknąć Open i odszukujemy nasze konto na systemie Windows, które potrzebujemy złamać do niego hasło, więc to tutaj było Kamil. I teraz, tak aby na przykład utworzyć nowe hasło, klikacie sobie Change Password i po prostu podajecie nowe hasło, potwierdzacie, dajecie OK i Unlocker oraz Save. A tak aby ustawić, dostać się do konta tego użytkownika Kamil i nie mieć żadnego hasła, po prostu je złamać, to wykonujecie to tak, jak ja teraz to wykonam. A więc mianowicie klikamy naszego użytkownika, ten przycisk, OK, potwierdzamy, OK, Unlocker i Save. Zamykamy program i teraz możemy przystąpić do restartu. Zamykamy naszego Hirensa. OK. Teraz komputer się uruchomi na nowo i zobaczymy się zaraz przy ekranie logowania do naszego konta. No i tak jak widzimy, uruchamia nam się na nowo nasz komputer. Musimy chwilkę czekać, aby mieć możliwość sprawdzenia tego momentu logowania, czy hasło zostało usunięte.
Jak widzicie, komputer się uruchomił. Zalogowaliśmy się do naszego systemu już bez hasła, to co widzieliście, czyli metoda bardzo skuteczna i pomoże Wam w różnych sytuacjach kryzysowych, tak jak zapomnicie właśnie hasło do swojego konta. Tak jak wspomniałem na początku, to narzędzie Hirens w rękach informatyka jest naprawdę bardzo potężną bronią. Oczywiście tam jest dużo innych opcji, które może z biegiem czasu będę Wam też pokazywać. Ja tego narzędzia używam cały czas w naprawach właśnie takich typowo systemowych, gdy mam jakiś problem na systemie i dużo właśnie z niego korzystam. A więc oczywiście metoda bardzo szybka. Złamaliśmy hasło do konta użytkownika na systemie Windows 10. Jak widzieliście, metoda bardzo skuteczna. Dostaliśmy się do konta użytkownika, nie znając jego hasła, więc myślę, że poradnik godny uwagi. Jeżeli się podobało, zostawiajcie łapki pod tym filmem, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz oznaczajcie dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z nowymi filmami o komputerach. Ja dziś z Wami się żegnam, trzymajcie się, cześć, hej, do następnych poradników.